Identyfikator podmiotu SCP-902. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-902 został ulokowany w arktycznej bazie Theta i jest jedynym obecnym tam obiektem SCP. Personel ochrony powinien zawierać się w liczbie 50 osób. Obecnie nie wolno wykonywać żadnych badań nad SCP-902. Informacje o SCP-902 przekraczające numer obiektu powinny być znane jedynie pracownikom z upoważnieniem poziomu trzeciego i niższego. Koniecznym jest, by ograniczona liczba starszych pracowników była świadoma istnienia SCP-902. Jedynie jeden O5 może posiadać wiedzę na temat SCP-902 w danym momencie. W razie uszkodzenia przechowalni w arktycznej bazie Theta należy dokonać zdalnej detonacji lokalnej bomby wodorowej. SCP-902 należy strzec przez cały czas, upewniając się, że nie dojdzie do jego przedwczesnej neutralizacji. Opis. SCP-902 to skrzynia o rozmiarze podobnym do rozmiaru głowy dorosłego człowieka. Obiekt mierzy 30 cm na 30 cm na 19 cm i wygląda na skrzynkę po amunicji używaną około 30 lat wcześniej. To pomimo, iż artefakt jest własnością fundacji od niemalże 60 lat. SCP-902 wykonany jest z ołowiu. Budowa obiektu wewnątrz SCP-902 jest nieznana. SCP-902 emituje dźwięki opisywane jako tykanie, co każdego, kto owe odgłosy usłyszy, wprawi w przekonanie, iż obiekt odlicza. Po otwarciu skrzynia jest pusta, jednakże dźwięki tykania ciągle są przezeń emitowane. Obiekt kontynuuje odliczanie. Wszystkie obiekty, które zostaną uświadomione o istnieniu SCP-902, nieważne czy przez interakcje interpersonalne, czy zaznajomienie się z niniejszym raportem, uznają, że cokolwiek znajduje się w obiekcie jest straszliwie niebezpieczne i musi zostać zniszczone, gdy tylko odliczanie dobiegnie końca, nie wcześniej. Personel wystawiony na oddziaływanie SCP-902 zwykle będzie bez przerwy próbował otwierać i zamykać artefakt, szukając obiektu, który miałby znajdować się w środku. Nie ma obiektu. Jest obiekt. Musi zostać zniszczony, kiedy odliczanie dobiegnie końca. Idzie nam świetnie. Musimy zostać powstrzymani. Nie, nie otwieraj tego. Chcę tego od ciebie. Potrzebuję ciebie do tego. Proszę, otwórz to.